Słuchajcie, jest Rec, a to jest seria testowania lifehacków sprzed 100 lat. Dosłownie long story short, mamy karty, a tak naprawdę repliki kart, które ponad 100 lat temu były dodawane do papierosów i na tych kartach były lifehacki. My sprawdzamy, czy w dzisiejszych czasach one się najzwyczajniej w świecie sprawdzały. Film nagrywamy, jak cała afera i niestety zadyma z koronawirusem w Polsce się dosyć mocno rozwija, więc najważniejszy postulat, drodzy moi kochani, zostańcie w domach. Jeżeli nie musicie, nie wychodźcie, siedźcie sobie na spokojnie na YouTubiku, na kanale 5 sposobów na kanale to jest to, na kanale Pobite Gary, na kanale Sprytne Babki, na kanale Castorama. A teraz tasujemy, masz sztaba pół, to nie jesteś sztaba tam siedziałem. Bo sztaba zawsze siedział na twoim miejscu. Dobra. Chcesz, rozdajesz? A, mogę dzisiaj ja. Najwyżej będzie. Na... tu. Będzie na mnie. How to do it? Do it! Okej, okay, pokrótce. O, chyba znany patent, bo już kiedyś go gdzieś stosowaliśmy. Poidełko. Spoko, no. Niech będzie. To trochę wiemy, że w tych czasach też działa, no ale zobaczymy, o co chodzi. Ja mam, jak wywęszyć wilgoć w łóżku. Czy, nie wiem, czy to chodzi o mokre plamy, no. Nie będę brnął, dajcie przeczytać. Słuchajcie, u mnie jest how to detect escaping gas, czyli jak zlokalizować wyciek gazu. Ja mam bardzo ciekawego lifehacka. Jak narysować elipsę. To jest bardzo... Powiem wam szczerze, ostatnio tak próbowałem rysować elipsę tak często i w końcu znalazłem lifehacka. Yes. A ja mam jak sprawdzić masło, aczkolwiek po obrazku wygląda, jakby pani troszkę przyćpała to masło. Rzeczywiście, nie ma co gadać, czas testować i sprawdzać. Lecimy. Proste poidło dla kurczaków? Czemu nie? 100 lat temu ludzie starali sobie ułatwić życie różnymi przydatnymi konstrukcjami i jedną z takich jest butelka dozująca wypływającą wodę. Brzmi ciekawie. Skup swoją uwagę na tej konstrukcji, którą kiedyś ktoś 100 lat temu wynalazł. Tak. Wygląda. Zaczęło się od ligi NBA. Dawaj papierek, zobaczymy kto trafi. Czysta! No dobra, i co? Prosta sprawa, bo już kiedyś na naszym kanale pokazywaliśmy, jak zrobić takie poidełko, bo polegało podobne na zbiciu dwóch deseczek, gdzie opaski. Tutaj mamy opaskę, można to zrobić też za pomocą trytytki. Kręcamy. Co ty dubstep robisz? No. To dobre, to też jest trik sprzed 100 lat. Nie pytajcie skąd mam. Sprzed 100 lat. Jeżeli chcielibyście z nami wypić takiego browarka, to zostawcie łapkę w górę, zobaczymy ile trzeba ich zakupić. Ale patrzcie na to. No, dawaj wyżej, wyżej. Już poszła. Czekaj, jak ty to wsadzisz, no? Czekaj, no, jeszcze nie wiem, ale... No patrz, no, no co, a jak? Poleci. Czekaj, to jest misz! I co ty chcesz teraz zrobić? To na siebie. No wsadzisz. No patrz, fajnie. Podłóż! Andrzejek! Dla sobie! Byś był, czy kura tego? Kura mać! Czekaj, teraz muszę dolać tego, tej wody, żeby no. Tutaj ciśnienie... Wiecie, proszę mu nie pomagać. No dobrze, ale... ja go lubię. Ten projekt z prostego stał się mega skomplikowany. Fajne, no. Ty zrobiłeś czwórkę. System skomplikowanych luster. O, i patrzcie teraz. Poświęcę się dla naszych widzów. I zasymuluję kurkę, ale której tak, się chce pić. Tak, ja tutaj będę zaznaczał palcem, gdzie jest, dobra? Dobra, kurka pije. Cześć, stop, nie zaliczam, nie zaliczam. Kurki tak o robią. Nic. Patrzcie, i się uzupełniło. Wow. Cicho, cicho, cicho. ASMR. Brzmisz jak zatkana zmywarka. Tutaj możecie też butelki uzupełnić ziarnem. Pamiętacie? My uzupełniliśmy ziarnem. Tak, tak. Było... Więc te ziarno się wysypywało. Karmik dla ptaków. I to był karmik dla ptaków. 5 na 5 w skali 5-sposobowej. I lecimy do testu lifehacka numer 2. Wylosowałem moją kartę, no i jedno już wiem, 100 lat temu nie było malinowo. W łóżku czaiły się drobne ustroje, grzyby i wilgoć. I właśnie ten lifehack mówi o tym, aby na chwileczkę wsadzić lusterko pod pościel. Na lusterku powinna pojawić się para. Zobaczmy, czy to działa. Dobra, jak słyszycie przed chwilą, potrzebne jest łóżko i lusterko. I porwę mojego partner in crime.
Opa. Idziemy do łóżka. A skąd wiedziałem, że to ty? A przecież ja to czułem tu. Dobra, chodź szybko, położ mi sztaba. Idziemy do łóżka. Ja myślę, że Klamer coś lepsze czytał. Nie? Ale. Czemu? No bo to jest jak znaleźć swego małego. Tu masz lubkę. Najbardziej wilgotny materac, jaki udało mi się znaleźć. Jak przeczytaliście kiedyś ten problem... O, to jakaś koza, to coś jest. Dobra, kładź szybko, żeby ludzie nie widzieli. Przykryjemy poduszką. Do czego to można było wykorzystać? Co, jesteście w hotelu i nie wiecie, czy się położyć? No jesteście w jakimś zapyziałym motelu. Motelu. No, a, właśnie. I nie wiecie, czy wilgoć jest w łóżku. To znaczy, czy ktoś się w nie zlał, czy ktoś w nim spał. No nie wiem, no nie wiem co. I jak tam było napisane... Czekaj, weź je wyczyć najpierw. Mogę, no, bo jest takie... Ale one nie ma być wygodne. Uwaga, symulacja zlania. Ooooo, się zlał. No co? Przykryte. Bo pani nie chciała się tam... A my jesteśmy sprytniejsi. I wchodzimy do hotelu i mówimy, pewnie ktoś tu się zlał. Zaraz to wykryję. Bo co? I tam jest napisane, z tego co pamiętam... Tik-tak, tik-tak. And, kurde, few minutes later. A few minutes later. No, ktoś definitywnie to uświnił, nie? Pepa! Ale widzieliście, jak Pepa siedział i myślał. Siedział i jest! Dobra, kochani, tym miłym akcentem zapełniliśmy sobie 10 minut. No i uwaga, co? Tam. Z drugiej strony. O Jezu! Boże, kto jaki to? Ryj? Czysto! Można się kłaść! Można spać! Nigdy tu nie było mokro! Ja tylko jeszcze powiem, że być może 100 lat temu materace były tworzone z całkiem innych materiałów. To wiesz co, to zainspirowałeś mnie rzeczywiście, bo to mogło być jakieś siano, gryka, tego typu rzeczy. Ale zainspirowałeś mnie do czego innego. Nie zostawimy was bez... A jednak zostawimy, na razie! Dobra, musicie... Chorą. Kolega jest chory. Szybciej myślę niż mówię. A chciałem wam po prostu powiedzieć, że nie chcę was zostawić bez niczego i wrzucimy teraz wam lifehack, jak w kostkę składać prześcieradło z gumką. Tak! Biorę jeden róg i zakładam go na rękę. Teraz składam prześcieradło na pół i zakładam drugi. Wędruję do dołu i to samo robię. Z jednym rogiem, z drugim. Strzepuje i wychodzi nam już prawie prostokąt. Teraz łanie zakładam sobie rogi i robię tylko tak. Zobaczcie. Niemożliwe staje się możliwe. Prześcieradło z gumką złożone w kostkę. Sprawdźmy, jakiego lifehacka dzisiaj przydzieliła mi karta. Według niej nasi przodkowie szukali wycieku gazu, smarując rurki mydlaną pianą. Co to przyniosłeś? Panocki. Mam tutaj mieszankę wody i mydła, a my zasymulujemy wyciek gazu. Myślę, że sztaba będzie symulacją gazu. A tak, zdecydowanie. Wiesz, jako... jego gaz jest najbardziej dominujący gazowy w tym pomieszczeniu. Dmuchnij. O, czuję. No, czujecie? Taki odór, zgniłe jaja, coś słuchajcie, takiego? To jest taki klasyk, że nie trzeba było tego pokazywać. Dawaj, bo śmierdzi gazem. Smaruj. No. Mówili, że wystarczy smarować całą rurę pianą. I tam, gdzie się pojawią bąbelki... O ja cię! Działa! Fajne. No ale zobaczcie, no... Już nie dotykaj! No widzę. Zobaczcie. No działa. Sutuś? Faktycznie. Nie, powiem wam tak. 100 lat temu łącznie mamy około 160 lat. Nie, ze 180 prawie mamy łącznie. Może powinniśmy dać idealny przepis na bańki mydlane, to by była zabawa. Ta. Ale wróćmy do lifehacka. Bąble się pojawiają. Najbardziej zadziwiające dla mnie jest to, że 100 lat temu mieli w ogóle gaz w chacie. Myślałem, że dalej węglem i drewnem opalali. Ciekawe. No i co, odkryli, że jest wyciek i co? Franek! Nie, czekaj, problem. Nie mieli! Franek! Wyślij depeszę! Jak przyjedzie dyliżans! Jak ty robisz? Kilka minut później to kilka dni później. No dobrze wiecie, że jak czujecie gaz, no to jest problem. Dzwonimy na pogotowie gazowe. Ale jeżeli złapiecie dziurę w dęce i nie wiecie, gdzie ona jest zlokalizowana, bo chcecie ją zakleić, to jest normalne, że w takim spryskaczu, ja zawsze sobie Mr. Muscle
po nie i znajdziecie tą małą dziureczkę, nie? Znaczy ja brałem zawsze miskę z wodą i tak wiesz, po kolei przeciągałem. Zwłaszcza jak macie 21 cali w swoim Lambo. No ja mogę rowerze. No to pochajcie. Land rowerze. Jedziemy dalej! Jest ludzik. Jeszcze wszyscy. 3, 4. Nie wiem jak dziś, ale 100 lat temu chyba uwielbiali rysować elipsy do tego stopnia, że myśleli lifehacka, jak zrobić to idealnie. Wystarczą dwa gwoździki, związany sznurek i ołówek. Zobaczcie, jakie to proste. Arcie, mi to bardzo matematycznie wygląda. No, wiesz, tutaj A, tutaj B, tutaj kółka. To nie jest rysowanie elipsy. Ale aby ją prawidłowo i ładnie narysować, potrzebujemy kilka gadżetów jeszcze do tego. Aha, żeby rysować elipsy. Czyli może zrób to jak możemy poranić. Ktoś... Do szkoły na matematykę zabierz ze sobą nić, dwa gwoździe, młotek, nożyczki, ołówek, kartki papieru i kawałek. MFP. No ja tylko takie pytanie, kiedy ostatni raz robiliście elipsę, rysowaliście? No wczoraj, do kolacji akurat. Tak, ja też. Ja na walentynki, moja do mnie mówi, chciałabym, żeby było jak za dawnych lat. Ja narysuję ci elipsę. Wbijamy dwa gwoździki. Powiedzmy, że teraz zrobimy mniejsze, bo to kwestia wielkości elipsy zależy od rozmieszczenia gwoździków. Ja chciałem powiedzieć, że Arci rzuca teraz po prostu losowe argumenty i któryś trafi, nie? A możemy mu walnąć ten generator przemów i... Dajcie mu generator. Ja będzie mówił o elipsie. O elipsie. Gdzie jest ten generator przemów? Dzięki takiemu lifehackowi wyższe założenia ideowe, a także nowy model organizacji spełnia ważne zadanie w wypracowaniu systemu powszechnego uczennictwa. Lista wyborcza numer 5 sposobów na... No spróbujmy, panowie i panie. Ty. Fajne to. Ty, ale spoczysz. Wow! Kurde! Wow! Niepotrzebne, ale fajne! Ale patrz! Masz kurde 3D ludzika, pa! Nosek i ten to nie ty? Ty, to ja! Ja, czy czapeczka, czekaj! I zrób mi odstające uszy. Yeah! Ja, czy to drugi raz jest? Kto da więcej? No wspaniały los cię docenia i my też cię doceniamy. Ale nasze. I tym oto wdzięcznym klaśnięciem przejdźmy do lifehacka numer 5. Jeśli zastanawiacie się, czy producenci masła was nie oszukują, to już 100 lat temu ludzie wiedzieli, jak to sprawdzić. Wystarczy posmarować masłem kawałek papieru i podpalić. Jeśli zapach będzie miły i delikatny, to mamy do czynienia z masłem. A jeśli poczujemy nieprzyjemny swąd, to już wiadomo, że producent coś kombinował. No i w końcu poczęstunek! Panowie, podano do stołu! Nie, ja rozumiem, kiedyś podawano deskę serów, ale w tych czasach już deskę masła się podaje margaryny. Wymienię śniadaniowe, kanapkowe na papier toaletowy. Chcesz kawałek, Abi? Tak, poproszę. Słuchajcie, jesteśmy w Zielonej Góry i u nas w sklepach już nic nie ma, nie? To jest zielonogórska mozzarella, patrzcie. Odrobina soli. No, robi robotę, nigdy tak masła nie jadłem. Jak sprawdzić, czy dany produkt jest rzeczywiście masłem, podróbą, czy totalnie margaryną? Otóż, brano kawałek papieru, tak? Trzeba było sobie masełkiem tak naszmarować. I trzeba było to powąchać. Ale, żeby zapach się wydzielał, trzeba było to podpalić. I teraz tak, proszę teraz o ciszę. Tak? Gdzieś będziemy wąchać. I proszę, zawąszajcie. Nie czujecie nic za bardzo, prawda? Nie. No, to może o to chodzi. Czekaj, jeżeli... To teraz nic jest. No nic nie czujemy. Zapach płomienia. Zapach palonego masła ma być delikatny i akceptowalny, albo w ogóle niewyczuwalny. Czekaj, to teraz się lepiej nie wyczuwa. Bo spalił się papier i faktycznie pali się masło teraz. Teraz czuję zapach palonej świni. Sprawdźmy masło 63%, tak? Nie jest masło. To nie jest masło. Masło ma 82%. Ale podróba, ale de facto to ma być podróba masła, nie? Ty. Woda. Patrzcie, jaki czarny ogień się robi. Ale jak szczera. Woda.
Ale jaja. Jest już różnica. No, ale dziadę, maksa, człowiek. Tam to nie słyszało. O ja! No nie. No. Ale czujecie coś? Bo ja się nie czuję. Plastik! Taki no, taki... Teraz czuję. O ja, no, no, spalony plastik. To, no. Topiony plastik! No to chcecie poczuć, jak no, to będzie się chyba lało poszukane masło? No. Tutaj na tym no, nawet tutaj człowieku, jak za skapiusze zaczną lecieć. To są te zimne ognie teraz. 100 lat temu mieli zimne ognie. Zimne ognie kuchenne. No, zgaszę, bo już mi się pachnie. Ale powiem ci, że lepiej niż to, nie? Lepiej, no, zdecydowanie. Fu, rybą! Jest gorzej. Ale ryba! Dla mnie jest gorzej. Idę tu wywalić, bo już... Ale spalona ryba. No nie wiem, zdecydowanie... Ale to było jakieś przegięcie, to plastik. No. Pomysł może nie do wykorzystania w dzisiejszych czasach, bo jest dużo opisany, ale jeżeli ktoś nie wierzy w zapewnienia producentów, co jest na składzie, to działa. Lifehack, no lifehack, nie lifehack, kiedyś był przydatny, bo pewnie nie było pięknych etykiet, a dzisiaj ufamy producentom, chociaż niesłusznie, bo wielu z nich dostaje kary, czy oszukują na czekoladach 95% czy na tych masłach. Zrobiło się poważnie, a my po prostu chcemy się z wami pożegnać, zaprosić was do kolejnych serii, i nie tylko kolejnych serii, a tak naprawdę do poprzednich odcinków i tych, które będą, i tych, które były. Po prostu będzie nam niezmiernie miło, jak przejrzycie nasz kanał. Zostawcie nam łapkę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Będziemy się cieszyć. My jemy masło, a wy się trzymajcie. Pa! Do zobaczenia!